Serdecznie witamy wszystkich hodowców. Tym razem gościmy w Belgii, w miejscowości Worzelaar, w hodowli pana Patryka Buxa. Tutaj kolega Patryk ma w ręku gołębia słynnego Sagan. Jest to gołąb słynny, za chwilę o nim opowie. Ja tylko powiem, że przyjechaliśmy tutaj dzięki uprzejmości i znajomościom tutaj kolegi Markusa Bauera, którego wspólnie z Manfredem Bullą odwiedziliśmy. Będziemy tutaj po niemiecku i po polsku rozmawiać, tak żeby dotrzeć do jak największej ilości naszych widzów. A teraz może już oddam głos tutaj może Manfredowi Bulli, który będzie zadawał pytania. No oczywiście pierwsze pytanie to powinno być chyba o osiągnięciach, które te gołębie w hodowli kolegi Patryka Buxa zdobywają. Proszę bardzo. Na początek tylko ciekawostka, że miejscowość Worzelaar słynie z tego, że mieszka tutaj Leo Hermans, niedaleko od Patryka, 500 metrów w sumie, tak. Więc razem grają przeciwko sobie. Patryk właśnie jest znany z tego, że jest właścicielem Sagana. To był pierwszy narodowy as Belgii na krótkim dystansie w kategorii roczne i stare. To też swego rodzaju ewenement. I tutaj właśnie mamy ten rodowód tego gołębia, tylko tak pokrótce go pokażę, a za chwilę o nim powie więcej coś i powiedzmy, że to jest też gołąb, co warto dodać, to jest bezpośrednio pochodzący po gołębiach z tej hodowli, o której wspomniał Manfred, a mianowicie Leo Hermansa. Ten gołąb teraz jest tam w ręku kolegi Patryka, tutaj mamy jego rodowód, zobaczmy. Tak, ale również Dirk van den Bulk, też gwiazda sportu gołębiarskiego w Belgii. Dobrze. Das ist der Sagan, ne? Ja, das ist Sagan. Czyli tak jak powiedziałem, pierwszy narodowy as Belgii. Pokażemy go, zobaczmy. Tak. O, jest to gołąb z 2012 roku. Pokażmy skrzydło może tego gołębia, bo to zawsze każdego interesuje. O. Tak już widzimy tego Sagana, ale powiedzmy, bo to jest gołąb, który on nieprzypadkowo wygrał, gdyż ta hodowla, z tego co tutaj wcześniej rozmawialiśmy, ona słynie z tego, że tutaj jest bardzo ostra selekcja tych gołębi przeprowadzana, tak? Tak, to jest bardzo, bardzo mała hodowla. Patryk, wie viele Tauben hast du zusammen? Ich habe 7 Zuchtpaare. 7 par rozpłodowych. Und 9 Witwer. 9 wdowców. And dieses Jahr habe ich auch 5 Weibchen von Witwer Weibchen. Erste Mal. Erste Mal, ja. I w tym roku chcę spróbować 5 samicami wdowami. Czyli jak na polskie warunki to bardzo mała hodowla. Czyli powiedzmy tak, mam z tego co zrozumiałem, 6-7 par w rozpłodzie. Tak. Do lotu ile tych gołębi jest teraz na dzień dzisiejszy? Tak jak powiedział, 9 wdowców, tak. I 5 samiczek wdów. Czyli cała hodowla pierwszy raz niecałe 50 gołębi, 40 gołębi około niecałe nawet. No tak. A młodych ile? Und junge, wie viel hast du? Jetzt habe ich 24 Jungtäuben. W tej chwili ma 24 młódki już oddzielone. Und zusammen wie viel willst du haben, Junge? 50. W sumie chcę mieć 50 młódków. Und wie viel Junge bleibt nach dem Reise bei dir? Nach dem Selektion? Dieses Jahr war das 11 Jungtäube geblieben. Aber das ist viel. Das ist das erste Mal, dass ich 11 Jungtäube hat von 2015. Weggeblieben ist 11. Nein, selektiert 11. 6 Vögel und 5 Weibchen. Und hast du auch gehabt ungefähr 50 Tauben? Ja. Letztes Jahr? Ja. Selektiert. W ubiegłym roku z 50 mutków, które miał, które wyhodował, zostawił 11. 6 samczyków i 5 samiczek zostawił po lotach. A jak od dawna hoduje te gołębie? Zajmuje się hodową. Wie lang bist du schon Taubenzüchter? Mein ganzes Leben, ne? Mein Vater war ein Taubenzüchter. Praktycznie całe życie jego ojciec był hodowcą. Am 25 Jahr hatte ich den erste Mal Tauben von mir selbst. Allein, ja. Od 25 lat sam zajmuje się hodowlą gołębi, ale tak jak powiedział, od małego były gołębie. I tego co słyszę, to właśnie tradycje rodzinne są. A tak. Jego dzieci czy ma i czy się zajmują też gołębiami, pomagają mu? Hast du auch Kinder? Ich habe eine Tochter. Ma córkę? Nie zajmuje się. Die hat Interesse mit Tauben? Kein Tauben. Nein. nie ma w ogóle zainteresowania gołębiami. Pferdensport ist konie ją interesują.
Tutaj zadam jeszcze pytanie, bo my rozmawialiśmy, przedstawialiśmy tego gołębia, teraz tego Sagana, więcej o nim za chwilkę powiemy, ale jakie sukcesy ma jeszcze tutaj, bo lotuje tutaj, my jesteśmy w miejscowości w oblicach Antwerpii. Jakie on tutaj sukcesy odnosi na lokalnie i też w skali takiej kraju? In tien verbond sind 400 zuchter. W jego tutaj jakby oddziale jest 400 hodowców, więc nie jest to mała liczba. Und außerdem der Aasvogel hast du auch was gewonnen, also in Antwerpen. Zweiter Meister bist du von Club Teamverband? Dieses Jahr war ich Zweiter Meister in Club Teamverband. Generalmeister. Drugi mistrz generalny, wer war der Erste? Erste war Stickers Donkers. Sticker Donkers, czyli też bardzo wygrali Sticker Donkers, bardzo, bardzo dobrzy gracze. Tutaj w jakiej kategorii? Der Unterschied ist, dass Patrick mit 4 oder 5 Tauben einkorben geht und Stickers Donkers mit 70 oder 80 Tauben. Verstehst du? Ja. Das musst du den Freunden in Polen erklären, dass er mit 4 oder 5 Tauben geht jedes Wochenende und Stickers Donkers mit 70 oder 80 Tauben. Und dann ist er noch zweiter Meister geworden. Różnica polega na tym, że on gra co niedziela, co weekend 4-5 gołębiami, a ci z pierwszego miejsca, ten Stick and Dorkers, grają 70 lub 80 gołębiami. Czyli tutaj widzimy, podobnie jak nasz mistrz polski kolega Adam Kopytko, tutaj ta selekcja powoduje też, tu widzimy, kolega Markus pokazuje skrzydło, to... Proszę zwrócić uwagę, jak to skrzydełko drży, ten gołąb w ogóle widać, że żyje, ja miałem go w ręce przed chwilą i... I naprawdę. Markus też trzyma pierwszy raz tego gołębia, zapytaj się. Hast du schon früher in der Hand gehabt, der Vogel? Ja, das ist mein Liebling. Und ich wollte ihn kaufen und ich wollte auch etwas mehr geben, aber Patrick hat gesagt, die Tauben werden nicht verkauft. Markus miał już tego gołębia wcześniej wiele razy. To jest jego ulubieniec. Złożył mu bardzo. Patrykowi złożył bardzo dobrą ofertę na sprzedaż gołębia, ale ten gołąb jest nie do sprzedania. Okay, przy okazji, jak już rozmawiamy z kolegą Markusem, to pokażemy też jego gołębie, bo tutaj z jego życzliwości skorzystaliśmy, to odwiedzamy hodowców, ale też zaprezentujemy postać tego bardzo interesującego belgijskiego hodowcy. A teraz wrócimy do rozmowy z panem Patrykiem. Zapytajmy się jeszcze, bo pan Patryk, te sukcesy, które ma teraz ten Sagan, to jest gołąb, który zdobywa pierwsze konkursy, jest takim czołowym jego tutaj taką wizytówką, a ma jakie jeszcze inne gołębie, bo tutaj pokazywał nam na zdjęciach siostrę czy półsiostrę tego gołębia, tak? Z tego, tak, co pamiętam. Jakie są jeszcze inne gołębie? Fajna sprawa jest tutaj taka, że rodzeństwo Sagana również bardzo dobrze leci, pokazuje się. Tu mamy Sagana. Co pyta się o tego? Tu jest matka Sagana. Timuta? Syn Blauwele. To jest ojciec. To jest chyba brat. Tu może. Oj, przepraszam, tam to spadnie. Potem. A tu była samica taka chyba. Poczekaj, gdzie ona jest? Tu może rodziców. Ja to pokażę. Dobra. To jest die Mutter. A ma jeszcze rodziców u siebie? Mutter von Sagan. Die Eltern noch? Ja, ja. Rodzice są oczywiście u Patryka. Widzimy to też gołąb, który zdobywał pierwszy, siódmy, jedenasty konkurs. W takim locie mówisz. Ile to... Wie viel kilometer? Moment nie. Moment, 130. 130 km. Widzimy, że to są sprintery takie typowe, te gołębie. O, zobaczymy. A tutaj to jest son. Ojciec tego. To jest Vater. Tak, Vater. To jest oryginalny syn Blauwe Leo od... Son Blauwe Leo von... Leo Heremansa. Leo Heremans. Tak, tak. O, widzimy go tutaj. O, jest się czym pochwalić. Tutaj mamy tu w tej chwili mamy rodziców? Rodziców właśnie. To jest matka. Na żywo. Popatrzmy. To jest matka. To jest matka. Matka. O, tak. A to jest. To też była. Widzieliśmy to. Aasgołąb. Blauwe Luna. Tak. Ja, die war Aasgołąb in der Vereinigung. Bei seinem Vater. Patrick, sein Vater ist gestorben. To był asowy gołąb u ojca Patryka, matka Sagana.
Jeszcze teraz jedno pytanie zadam. Matka i ojciec, od kiedy się pojawiły w hodowli, zostało tak złożone, to wydało na pewno więcej tych gołębi. Czy dużo takich gołębi rodzeństwa usuwał, że nim doszedł do tego Sagana? To jest Timota. Zapytaj się. To, co już leci w tej chwili, co już się sprawdziło. Pełna siostra Sagana. Tu mamy jej wyniki. Druga pełna siostra Sagana też wyniki. Zobaczmy, to są też gołębie, które zdobywają czołowe konkursy. Widzimy Sagan 1, Sagan 2. Sagan 3 das ist Sohn. A Weibchen auch. A Sagana sind alle Weibchen. Sagan ist Weibchen. Schwester oder? Schwester. I tu jest trzecia Schwester. Trzecia siostra Sagana, wszystko widać, że to ma, ma super wyniki. Ale jak było, nim, tak, nim osiągnął te wyniki tymi gołębiami, te pierwsze te gołębie, które kojarzył na początku, to zdarzyło mu się usunąć coś z tej pary, z tego kojarzenia? Hast du sofort gute Taube von diese Alternengezogen? Tak, to pokazuje. Vater. Ich habe schon vier erste Preisgewinners von Brüdern und Schwestern von Sagan. Und ich habe sieben oder acht Brüder und Schwestern, die schon einen zweiten, dritten Preis geflogen haben. Bardzo, bardzo dużo gołębi z tej pary wychodzi. Ma na przykład siedem gołębi, bezpośrednie rodzeństwo, które mają drugi konkurs, jeszcze nie mają pierwszego konkursu. To jest taki gołębi siedem. Und wie viel Taube hat. Wie viele Schwestern oder Brüder hat schon erste auf seinem Konto? Cztery bezpośrednie siostry lub bracia są przynajmniej z jednym, przynajmniej z jednym pierwszym konkursem na koncie. Dieses Jahr war der siebste nationale Ostdeube, Jungtäube, was von ein Tochter von Sagana 1. Dus ein Enkel von. W tym roku na przykład siódmy najlepszy mudek Belgii jest po siostrze Sagana. Von dieser Taube eine Tochter, oder? Ja, tak, Sagan 1. Die Tochter war siebte nationale Asttaube von dieser hier. Bei einem Freund von ihm. Habe ich schon gesagt. Czyli jeszcze raz, córka tej samiczki jest w ubiegłym roku siódmym najlepszym mudkiem w Belgii. Mhm. Die Eltern von Sagan, die hast du so geplant zusammen paaren oder war das ein Zufall? Zapytałem, czy on tą parę. Es war kein Zufall. Ich habe sie zusammen gemacht. Aber mein Vater war verstorben. Ist gestorben. Gestorben. Ja. Ich bin zu seinen Schlag gegangen, einen Monat später. Und dann habe ich sie zusammengesetzt. De vader en de moeder van Sagan. En direct, die eerste jungtäuben waren schon goed. Direct. Zapytałem go, czy on tą parę tak planował złożyć, czy to był jakiś przypadek. No i powiedział, że ojca Sagana miał u siebie, natomiast miesiąc po śmierci swojego ojca pojechał do niego do domu i przywiózł właśnie tą samicę z myślą o że złączy ją z tym samcem i od razu to dobrze spasowało. A jego tata rotował też tutaj, czy w innym miejscu? Dein Vater hat auch hier in Warszawa gespielt? Nein, in Herschold. Herschold. Wie weit ist das? 20-25 km entfernt von hier. Mieszkał i lotował 25 km od niego. Aber auch nur Kurzstrecken? Auch nur Kurzstrecken, ja. Ale też tylko na krótkim dystansie. I to była taka samica, którą przywiózł, którą tata miał, że tak powiem, wyselekcjonowaną też, czy to była taka przypadkowa, co to, wziął, że zabrał? To była as samica u jego ojca, ona bardzo dobrze leciała. Przypomnijmy, bo to jest gołąb, który ty mówiłeś, pokażmy go tutaj, to jest Achielbog, to jest ojciec zapewne, a pochodziło z gołębi, tutaj widzimy La Bomba i gołębia, też Sagana tu widzę, ale ty może coś więcej powiesz o tym. Weź zobacz i zapytaj się, bo tata też miał sukcesy takie podobne, podnosił. Achielbuchs to jest ojciec. Tak, tak, no to wiem. Tak. La Bomba, La Bomba. La Bomba, ja. Ich habe Toma La Bomba gezucht for my father. Ein Jahr später Toma La Bomba wer Astäube in seinem Verein. In sieben Verein, bei meinem Vater. Dus de grootvader van Sagan heb ik gezocht en mijn vader gegeven in zomer. En hier speter er waren de Astäuben in zijn regio. Chili
dziadka Sagana Patryk wyhodował u siebie i dał w prezencie swojemu ojcu. Ojciec go lotował i ten gołąb został tam asem w tym lokalu, gdzie, gdzie on tam lotował. I właśnie z tego gołębia wyszła matka Sagana, która też bardzo dobrze lotowała i była bardzo dobrym gołębiem tam. Tutaj jeszcze zadam pytanie, bo teraz rozmawiamy ciągle o tym Saganie, o tej parze, która wydała to potomstwo Sagana plus jego siostry i te inne rodzeństwo, które tak zdobywa z sukcesami te nagrody. Natomiast pozostałe pary, które ma, z jakich gołębi pochodzą jeszcze? Die andere Zuchtpaare, die welche bei dir sitzt im Zuschlag, das ist auch die gleiche Familie oder das sind ja, andere Tauben? Aber Dirk van den Bulk ist ein guter Freund von mir. Ta nowa gwiazda w Belgii, Dirk van den Bulk, jest jego bardzo dobrym przyjacielem. 50% von meiner Tauben sind von Dirk van den Bulk. Wir suchten zusammen. 50% tych gołębi, które są w rozpodówce, to są gołębie od van den Bulka. Oni razem hodują, wymieniają się. To jest po sąsiedzku, gdzieś blisko mieszka? Der van den Bulk wohnt auch hier in Wurzela? Nein, Grobendunk ist 5 km entfernt. 5 km stąd. Und der fliegt auch in deinem Verein. Auch in meinem Verein. Lotują razem w tym samym lokalu. A kolega ten, o którym wspominamy, to odnosi sukcesy w jakich kategoriach, w jakich dystansach? Der van den Bulk spielt auch Kurzstrecke, oder? Kurzstrecke auch, ja. Wir hauptsächlich meistens Kurzstrecke. Musimy dodać o van den Bulku, bo to jest w tej chwili van den Bulk, to jest w tej chwili, tak jak powiedziałem, nowa gwiazda sportu gęgarskiego. A w jakim wieku jest, przepraszam jeszcze za... Wie viel Jahre alt ist van den Bulk? 61 Jahre alt. 61 lat. Warum? Der ist in Belgien so bekannt. Dirk van den Bulk? Mhm. Er hat ein Aschvogel gehabt, Kittel. Van den Bulk jest, dlaczego jest znany w Belgii? Dlatego, że miał wspaniałego gołębia asa, Kittel. Kittel. En er hat belgische Meisterschaft gewonnen. Dzięki temu gołębiowi wygrał mistrzostwo Belgii. Er hat eine Olympiatäube. Olympia. Der Kittel war Olympiatäube. Die Mutter von Kittel war Olympia. Matka Kittela była olimpijką. 0.38 matka Kittela była olimpijką. Aber der van den Bulk hat seine Taube verkauft oder all seine Taube verkauft. Wann? 2014. Und das war auch gute Geld, oder? Das weiß ich nicht. Das war seine zwischen zwei Personen, nicht publik verkauft. Mm-hmm. Mm-hmm. W 2014 roku wszystkie stare gołębie od van den Bulka zostały sprzedane za pokaźną kwotę. Tak. Aber der züchtet wieder und schickt die Taube, oder? Dirk hat wenig Tauben jetzt. Er sucht zusammen mit mir. Er ist crazy von den Sagan-Tauben. Nur Sagan, okay. Von Dirk von den Bulk. Po sprzedaniu gołębi dalej hoduje i jest bardzo takim fanem gołębi z rodziny Sagana tutaj od Patryka. To teraz, kiedy sprzedał, to rozumiem, że też nabył część gołębi tutaj, zaopatrzył się u kolegi Patryka i tak. Lotuje dalej tymi gołębiami. Tak. Widzimy. No, co ciekawe, zobaczmy, że bardzo mała hodowla. Ja tylko spojrzę, pokażę jeszcze, jak wygląda ten gołębnik z zewnątrz, tylko tak pokażę go. O, zobaczmy. Tylko tak. Nie, tylko tutaj właśnie oczywiście tak on wygląda. Zobaczmy, to jest bardzo mała hodowla, co jest ciekawe, tak jak podkreślamy kolega Patryk, że nie. Patryk auf hohem Niveau. 50 Gołębi mają tylko, a sukcesy widać można taką ilością odnosić. To, co mi Markus w tej chwili przekazał, co ważne tutaj u Patryka jest,
że on praktycznie przez 365 dni w roku selekcjonuje swoje gołębie. Jak tutaj pokazałeś, ta selekcja jest tutaj bardzo ostra i wynika to z tego, że jest tutaj naprawdę bardzo mało miejsca i nie może tu być dużo tego dużo gołębi. Tak jak w Polsce się trafiają hodowle w setki idące. W dobrych hodowlach nie dobudowuje się cel, tylko ewentualnie się zabiera rocznie tam jedną czy dwie cele. Nie chodzi o to, żeby dobudowywać, tylko po prostu mieć to, co się ma, lub ewentualnie jeszcze trochę zmniejszyć stan posiadania i wtedy się idzie w dobrym kierunku. Selekcja, mocna, ostra selekcja poprawia jakość gołębi. I z tego, co teraz już nawiązując, już będziemy pomału kończyć, ale zobaczmy, że przy takiej małej ilości gołębi, przy takiej selekcji, tych gołębi zapewne nie ma dużo na sprzedaż. My tu będziemy mieli 2 czy 3 sztuki na sprzedaż z tej hodowli pochodzące. O nich za chwilkę będziemy rozmawiać i zobaczmy, że to naprawdę są wartościowe ptaki. Ptaki, które tym bardziej, że bardzo ciężko pozyskać. Oczywiście kolega Markus na pewno ma u siebie takich gołębi, to u niego będzie można też nabyć takie gołębie, ale my tutaj bezpośrednio też będziemy mieli oryginały od kolegi Patryka. Czy coś jeszcze ciekawego możemy powiedzieć? Może jakiś, kto jeszcze lotował, czy jakichś innych sukcesach na wspólnych gołębnikach, czy jakichś innych miejscach? Schickst du auch seine Taube in one loft race? Sowas? Nein. Wir werden vielleicht das erste Jahr dieses Jahr mitmachen in Mira in Portugal. Vielleicht, dass wir 2 Tauben schicken. Nigdy nie brał udziału w one loft race'ach. W tym roku być może das erste Mal. W Portugalii. Portugal. 2 von René Goekens, 2 von mir, 2 von René. 2 od Margusa, 2 od René Goekensa. 2 von Benny Stevening, od Stevenika. Po prostu z taką fajną paczkę zorganizują i prawdopodobnie do Portugalii. Tam wystawią po prostu wspólnie gołębie na Dmitry. Weißt du den Unterschied? Portugalii? Mira. Weißt du den Unterschied zwischen Patrick sein Schlag und einem großen Schlag? Kennst du den Unterschied? Ja, das Verstand, meine ich. Ja. Patrick hat genauso viel Gute wie der große Schlag, aber der große Schlag hat mehr Schlechte. Tak jest. Różnica między gołębnikiem, stanem posiadania Patryka a dużym hodowcą, który ma dużą ilość gołębi, jest, jeśli chodzi o posiadanie dobrych gołębi, nie ma żadnej różnicy. Patryk ma tych gołębi kilka i ten duży hodowca ma też dobrych gołębi kilka. Podejrzewam porówno, tylko ten, który ma więcej gołębi, ma więcej złych gołębi, słabych gołębi. Na tym polega ta różnica. Tutaj ein Täub, Jungtäube mitgegeben zu Tursch, 517 km. Für eine Probe. Ja. Wann war das? 2014. W 2014 roku, to jest bardzo fajna ciekawostka, w 2014 roku na próbę wysłał National. Wysłał jedną młodą samiczkę na narodowy lot Tours. Narodowy lot Tours 500 km. I hatte den 40. Preis, 40 von 21.000 Tauben. I ta samiczka wylatała 40. konkurs narodowy na 21 tysięcy. Bez przygotowania praktycznie. Bez przygotowania po prostu testowo, czy te gołębie dadzą sobie radę. I tak jak powiedział, bez przygotowania ona zrobiła 40. narodowy na 21 tysięcy gołębi z 500 km. A tutaj jak tu przygotowań, to jeszcze wypada zapytać, czy w swojej hodowli, kiedy przygotowuje gołębi na loty, to korzysta z jakich produktów może w głowie? Deine Reisemethode, mein Frage ist medizinische Versorgung. Nichts. Meine ist Noyon, 220 km. Nur Wasser, Futter und Minerale Melange. Przy lotowaniu z 220 km do 220, czyli to, co on gra, tak jak powiedzieliśmy, krótki dystans, no to tak jak powiedział, woda, dobra karma i minerały.
I to wszystko. Gom nie potrzebuje żadnych jakichś tam większych przygotowań. A karmy jakiej firmy używa? On das Futter von welcher Firma? Spielt keine Rolle. Nie gra większej roli. Jaka w sklepie jest do nabycia? Zonkjesmengeling. Mieszanka zontjęsa. Leicht, lekko strawne. No, na takim dystansie to nie trzeba jakichś tam ciężkich karm czy coś takiego. Und eine Kur für Trichomonaden, nur wenn es notwendig ist. Ja, so. No i ewentualnie kuracja na trichomonady, ale tylko jeśli jest to potrzebne, zostało stwierdzone. Ich habe seit drei Jahren keine Jungtäubenkrankheit gehabt. Od trzech lat nie miał problemu z chorobą gołębi młodych. Warum? Jeśli gołębie są dobrze selekcjonowane i przy małym jeśli stado jest małe, to wtedy jest mniej problemów. Więcej gołębi, więcej problemów. Także tą konkluzją może na razie będziemy kończyć. Bardzo dziękujemy za czas, który poświęcił nam tutaj kolega Patryk wspólnie z kolegą Markusem. A za chwilkę jeszcze zaprezentujemy te kilka gołębi, które będziemy mieli tutaj na sprzedaż tej hodowli. Także dziękujemy bardzo, do zobaczenia, życzymy sukcesów, dobry lot. Dobry lot. No, kończąc naszą wizytę, jeszcze na koniec pan Leo pokazuje nam tutaj listę, na której występuje, zobaczmy, Leo Heremans i zaraz drugie, trzecie miejsce. Pierwszy konkurs Leo Heremans. Tak, drugi konkurs, ta samiczka, która ma w tej chwili w ręce. I to jest jeszcze co ciekawostka, to jest siostra Sagana. Sagana. Siostra Sagana. Jeszcze gezeichnet, benannte. Manfred, proszę. Zobaczmy, to jest gąb, który tutaj jest lotowany. Zobaczmy, on ma Tipesa. Tutaj, znaczy nie Tipesa, tylko to system od Bricona, założoną obrączkę i normalnie jest lotowana siostra Sagana. Zobaczmy, przy tak małej hodowli, przy tej selekcji, jakimi gołębiami lotuje właśnie gołąb żyje, kolega Patryk. Gołąb żyje, strasznie go ciężko utrzymać. Eine Sekunde zu spät. Es war nur eine Sekunde Difference. Ta samiczka przegrała z tym gołębiem od Leo Heremansa o jedną sekundę. What so special is es war Kopfwind. To był lot pod wiatr. Yeah. And she is the Schweifin is geboren in April, sehr jung. Die jung Heremans has junge Witwer geboren am 1. Januar oder Kerstmis. Czyli była starsza, widzimy. Ten gołęb od Leo Heremansa był na początku stycznia urodzony, to był późny młodek. Wykluty w kwietniu. To jest sehr, sehr jung, trotzdem eine gute Erfolg gemacht. Mit gegen heißes Wetter und Kopfwind. Trotzdem. Mimo tego, że to był gołąb dużo późniejszy, przy tym locie pod wiatr wylatało to drugi konkurs przeciwko 1450 mutków. Ale co ciekawe jest, ten gołąb był typowany jako drugi. Oni tu typują w Belgii dwa gołębie. Pierwszy typowany i drugi typowany. I właśnie na tym locie Patrykowi udało się. Pierwszy typowany zdobył trzeci konkurs, a drugi typowany zdobył drugi konkurs. I to zobaczmy, co ciekawe właśnie, że to jest, że pierwszy był gołąb Leo Heremansa, a te dwa, drugi i trzeci gołąb były te wytypowane przez Patryka. Drugi i pierwszy typ. A zobaczmy jeszcze od razu, jakie miały bardzo minimalne różnice, jeżeli chodzi o prędkość. I pierwszy przegrał sekundę, a ten drugi był tam po 30 sekundach. Także zobaczmy, takie gołębie tutaj w tej hodowli są i takie lotują.